Dobry, Lechu Sikowicz, dzielny tata oraz sympatyk Adama Słomki i tego środowiska KKN. Proszę Państwa, ja chciałem odnieść się do trzech wypowiedzi tutaj. Pierwszej to Zbyszka Sadowie, drugiej pani Teodosy Starczyńskiej i trzeciej pana mecenasa Rafała Wąborka. Mianowicie chodziło, tak, pierwsze Zbyszek Sadocha słusznie zauważył, że kodeks rodziny i opieki otrzymamy w 64 roku jako, nie powiedział tego tymi słowami, ale to miał na myśli jako jeden z darów sowieckich. Dalej pani Teodosia Straszczyńska powiedziała o czymś takim, że nowocześni ludzie, tak przynajmniej zrozumiałem, nowocześni ludzie żyją w taki nowoczesny sposób, że nie uznają, że istnieje zło oraz budujemy niebo na siebie. I na końcu pan mecenas Rafał Wąborek zastanawiał się, cóż to takiego będzie, że nawet jak wprowadzimy najlepsze prawo, to ono i tak nie będzie stosowane, bo co się tu nas, w naszych głowach, w naszym społeczeństwie. Ja bym chciał teraz tutaj rozwinąć te trzy myśli, bo być może jakieś nie wiem, ziarno rzucić, czy coś rozwinąć, może Państwo macie, będziecie mieli swoje przemyślenia, natomiast ja mam pewną teorię. Chodzi o takie bardzo modne teraz słowo, które ma funkcję słowo bija. I tym słowem niszczy się mężczyzn. I chodzi o słowo przemoc. Używa się je na każdym kroku, w każdym przypadku, w każdym kontekście. A moim zdaniem powinniśmy się zastanowić, czy to właśnie nie jest jakby jeden ze sposobów jakby wprowadzania dalej tych niekorzystnych zmian niszczących rodziny. Teraz tak, mam pytanie do Sebastiana Radowskiego. Mianowicie, Sebastian, ty przed tym problemem